Czcigodny księże arcybiskupie, Chrystus wybrał Ciebie do pełnienia szczególnej misji w Kościele, strzeżenia depozytu wiary i jej przekazywania. Zgodnie z mottem Twojej biskupiej posługi, słowami z Ewangelii według świętego Marka, oportet predicari Evangelium, co znaczy, aby była głoszona Ewangelia. Twoja, księże arcybiskupie, obecność w naszym Kościele jeszcze wyraźniej wskazuje i przypomina nam prawdę, że na fundamencie apostołów, których Ty jesteś następcą, zbudowana jest nasza wiara. Serdecznie witamy Cię, Ekscelencjo, w imieniu zgromadzonych tu kandydatów do sakramentu bierzmowania, ich rodziców, świadków, wychowawców i kapłanów. Przed laty, w czasie Chrztu Świętego naszych dzieci, przyjęliśmy na siebie obowiązek wychowania ich w wierze. Wspierani przez kapłanów i nauczycieli, dokładaliśmy starań, aby jak najlepiej przygotować ich na przyjęcie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Dziś radujemy się tą uroczystością wraz ze wszystkimi tu zgromadzonymi i obiecujemy, że będziemy pomagali im wzrastać w wierze, aby stawali się dojrzałymi chrześcijanami. Zdajemy sobie sprawę, że jest to dla naszych dzieci trudny okres. Są chwile załamań, słabości, wykroczeń przeciwko Bożej miłości. Ale właśnie teraz chcemy stać obok nich i choć sami jesteśmy słabi, chcemy razem z nimi wyznawać wiarę słowem i życiem. Jako rodzice zebranej tutaj młodzieży parafii pod wezwaniem Bożego Ciała w Chełmie, prosimy Cię, księże arcybiskupie, o udzielenie sakramentu bierzmowania naszym dzieciom, modlitwę i słowo pouczenia.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, postępujcie według ducha, a nie spełnijcie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało. I stąd nie ma między nimi zgody. Także nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić rozmowie, nie znajdziecie się w niewoli prawa. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, krzywali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie, od ducha do ducha się też stosuje. Oto Słowo Boże. Zawsze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój
zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkody poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w Królestwie swoim. Oto Słowo Pańskie. Drodzy rodzice, świadkowie chrzestni i wy, drodzy kandydaci do bierzmowania. Myślę, że w tej parafii dzisiaj jest wielka uroczystość, chociaż nie jest nas aż tak dużo, ale to nie chodzi o to, żeby nas było nie wiadomo jak dużo, by przeżywać wielkie wydarzenia, tylko że jesteśmy, aby te wielkie wydarzenia przeżywać, a tym wielkim wydarzeniem to jest właśnie zesłanie Ducha Świętego. To jest właśnie bierzmowanie. Do tego wielkiego wydarzenia trzeba zawsze się dobrze przygotować i dlatego zapytałem księdza ojca proboszcza, czy dokładnie i dobrze przygotowaliście się do tego wydarzenia dzisiejszego sakramentu. Powiedział, że tak, bo były spotkania, była medytacja Słowa Bożego, były katechezy, było uczestnictwo w Eucharystii, wczoraj był sakrament pojednania wszystkich. A więc wszyscy dobrze przygotowali się do tego sakramentu. Gdy zapytałem was, czego
oczekujecie w tym sakramencie? Coś o tym wiedzieli? Powiedz jeszcze raz na głos. Tak, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocni nas do wiecznego wyznawania wiary i do postępowania w Pragniemy, aby Duch Święty umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do życia nią, i możemy powiedzieć dalej, do dzielenia się nią. Taki jest sens sakramentu bierzmowania, tego naszego umocnienia w Duchu Świętym, po to, by z odwagą wyznawać wiarę. A powiedzcie mi tutaj na Heru, łatwo jest wyznawać wiarę? Łatwo jest tą wiarę wyznawać, czy nie jest łatwo? Dużo turystów, spotkań różnych. Odważnie, powiedzcie, dobrze czy słabo? Łatwo czy nie łatwo? Jakkolwiek by nie było. Nie jest źle, ale też jest dobrze. Nie jest źle, ale nie jest dobrze. To jest bardzo filozoficzna odpowiedź. I inni co powiedzą. Na pewno trudno, bo po waszych minach widzę, po waszych oczach trochę spuszczonych, że nie jest łatwo, nawet wśród kolegów i koleżanek, nie jest łatwo wyznawać wiarę. I to samo podkreślili właśnie rodzice, proszą do sakrament bierzmowania. Mówili, żyjemy w takich trudnych czasach. Doświadczamy tej trudności w wyznawaniu wiary. Ale może takie pytanie, dlaczego doświadczamy tej trudności? Co się dzieje, że doświadczamy tej trudności? One z pewnością, te trudności były zawsze, od samego początku. Wiemy, że uczniowie po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, jesteśmy teraz w okresie zmartwychwstania, pamiętamy, że kiedy przez 3 lata chodzili z Jezusem, patrzyli na znaki, słuchali nauczania Jezusa, widzieli wielkie cuda nawet, i kiedy przyszedł moment próby dla nich, to co zrobili Wielki Czwartek? Wszyscy pouciekali. To świadczy o tym, że nie jest zawsze tak łatwo wyznawać tę wiarę. Co więcej, nawet po zmartwychwstaniu Jezusa, kiedy im się ukazywał, najpierw Marii Magdalenie, której powiedział, idź i powiedz moim uczniom, że zmartwychwstałem. Potem trzem niewiastom to samo, jeszcze 2 uczniom, którzy uciekali do Emaus, mówi, pokazał się razem z nimi, szedł, wyjaśniał im i oni wrócili do Jerozolimy i mówią, widzieliśmy zmartwychwstałego Pana, a co mówią pozostali? Wątpią. Kiedy czytamy, słyszymy Ewangelię po zmartwychwstaniu, to oni wszyscy wątpią. Niektórzy mówią, jeśli go nie zobaczy, to nie uwierzy, a Tomasz, ten niewierny Tomasz, mówi, jeśli nie włożę palca w jego bok, to nie uwierzę. Co więcej, choć przebywają w wieczerniku, ten wieczernik jest bardzo mocno zamknięty na wszystkie spusty. Możemy powiedzieć, boją się o swoje życie, tak samo jak my się czasem boimy. I tak było aż do momentu pięćdziesiątnicy. Aż do momentu, w którym wstąpił na nich Duch Święty. 50 dni po zmartwychwstaniu. I co się dzieje z tymi uczniami? Nagle ci uczniowie, którzy byli tacy też wystraszeni, zalęknięci, otwierają wieczernik i wychodzą, aby z odwagą mówić o Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym. Aby z odwagą dawać świadectwa, że myśmy byli razem z Chrystusem, że razem z Nim uczestniczyliśmy w różnych znakach, słuchaliśmy Jego nauki, żeśmy się Go zaparli, wyparli, uciekli. Nie wstydzą się tego. Ale dzisiaj jesteśmy tego świadkami. Dzisiaj wierzymy, że to jest Jezus Chrystus, Syn Boży, dlatego głosimy właśnie tę naukę i mówimy całemu światu, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. I ci uczniowie, którzy przeżywali te różne trudności, tak jak troszkę my przeżywamy, poszli na cały świat i nie bali się cierpieć za Jezusa Chrystusa, nie bali się oddać życia za Jezusa Chrystusa. I wszyscy z wyjątkiem umiłowanego ucznia Jana oddali w męczeństwie życie za Jezusa Chrystusa. A święty Paweł, apostoł w liście do Rzymian powie, ile razy był biczowany, ile razy był kamienowany, ile razy był rozbitkiem, ile razy go chcieli zrzucić z murów miast,
nawet mówi, że wszystko to, co poznałem dotychczas w porównaniu z poznaniem samego Jezusa Chrystusa, jest dla mnie śmieciem. Jezus jest dla mnie najważniejszy. Popatrzcie, jakie wielkie świadectwo. Jakie odważne świadectwo. I to, co mówią dzieje apostolskie, nawracają się tysiące ludzi już pierwszego dnia, kiedy wyszli z wieczernika, przynajmniej 3000 ludzi nawróciło się, przyjęło wiarę. Jak bardzo mocne świadectwo właśnie tego, że należą do Chrystusa, że są z Jezusem Chrystusem, że są świadkami Jezusa Chrystusa. I widzimy przez wieki, tak było, aż po dzień dzisiejszy. Dzięki właśnie temu żywemu świadectwu wyznawców Jezusa Chrystusa wiara dotarła do waszych dziadków, do waszych rodziców, potem dotarła do was. I teraz Jezus oczekuje, że to wy tę wiarę zaniesiecie następnym pokoleniom, że ją przekażecie. Tę wiarę mocną, żywą w Jezusa Chrystusa. I choć tak jak mówiliście dzisiaj, jest to trudne zadanie. Z pewnością jest to trudne zadanie. Ale właśnie po to dzisiaj wzywamy Ducha Świętego, byśmy mieli tę samą moc apostołów. Po to dzisiaj wzywamy Ducha Świętego, by ten Duch Święty nas dał mocy i posłał, byśmy z odwagą wyznawali naszą wiarę. Byśmy się nie wstydzili tego krzyża Jezusa Chrystusa, na którym On oddał życie za nas wszystkich. Aby nas uwolnić z grzechu, odkupić i poprowadzić drogą ku zbawieniu. Abyśmy nigdy nie wstydzili się tego, który za nas przelał swoją krew na krzyżu. Dlatego potrzebujemy tej mocnej wiary. Dlatego dzisiaj wzywamy Ducha Świętego i prosimy Go, aby udzielił nam tych wielkich siedmiu darów Ducha Świętego. Czy pamiętacie, jakie to są dary? Na katechezach, bo na przygotowaniach z pewnością. Dar rozumu, dar rady, dar męstwa, dar umiejętności, dar bojaźni Bożej. I tak dalej jest ich siedem. Siedem wielkich darów Ducha Świętego. Te siedem darów Ducha Świętego to właśnie fundament naszego chrześcijańskiego życia. Te siedem darów Ducha Świętego to możemy powiedzieć siedem mocy, których nam udziela Duch Święty, po to byśmy z odwagą wyznawali naszą wiarę. Dar rozumu, po to byśmy przed chwilą wysłuchaliśmy Słowa Bożego, po to byśmy rozumieli to Słowo. Po to byśmy rozumieli, co Bóg do nas mówi. Po to byśmy rozumieli wielkie tajemnice wiary. Po to byśmy rozumieli głos Boga, który do nas nieustannie się zwraca i chce nas czegoś uczyć. Dar mądrości. Po to byśmy byli mądrzy, ale mądrością Bożą. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy słowa świętego Pawła, który mówił: żyjcie według ducha, nie według ciała, bo ciało prowadzi do grzechu, a duch prowadzi do zbawienia. A więc potrzebujemy tej mądrości Bożej, abyśmy najpierw umieli się zastanowić i umieli sobie odpowiedzieć, po co my właściwie żyjemy. Czy żyjemy po to, żeby konsumować, pięknie się tylko ubierać, odpoczywać na plaży, czy mamy jakiś ważniejszy cel w życiu? Tym celem jest zbawienie nasze i innych. Tym celem jest nasza osobista świętość. Wszystko jest potrzebne, ale musimy w tej mądrości Bożej rozeznać to, co jest najważniejsze w naszym życiu. Byśmy tego życia nie zmarnowali, ale wykorzystali jak najlepiej. Bo tak jak mówi papież Franciszek, nasze życie to misja Jezusa Chrystusa w tym dzisiejszym świecie. Nasze życie to misja tego, byśmy nieustannie objawiali Jezusa swoim życiem, swoim postępowaniem, swoimi słowami, swoimi gestami, swoją miłością, swoją dobrocią. Nasze życie jest misją w tym świecie.
misją, która ma ten świat przemieniać, która ma sprawiać, że ten świat jest coraz bardziej zbliżony do Boga, a nie oddalać. Dlatego Jezus kiedyś mówił: wy jesteście solą ziemi. Sól wiemy, do czego jest potrzebna, do tego, żeby czynić to, co spożywamy, o wiele lepszym. A więc naszym chrześcijańskim powołaniem jest przemieniać ten świat i sprawiać, by ten świat był lepszy. A w innym miejscu Jezus powiedział: wy jesteście światłem świata. Nie stawia się światło pod korcem, pod łóżkiem, ale na świeczniku, by świeciło innym, by rozpraszało ciemności mroku. A więc ja nie mogę jako światło, jako chrześcijanin, jako światło Chrystusa, nie mogę swojego przykładu chować gdzieś pod łóżkiem, pod korcem, nie wiadomo gdzie, ale mają świecić dla innych. Mam być przykładem dla innych, jak odnaleźć drogę ku Chrystusowi, jak się zbawić, jak przemieniać swoje życie. To jest dar mądrości. Mądrości Bożej, która mi nieustannie podpowiada, jak powinno wyglądać nasze życie. Dar pobożności. To nasza nieustanna relacja z Bogiem w Jezusie Chrystusie. I teraz, czy my jesteśmy naprawdę pobożni? Czy my wierzymy, czy my chodzimy do kościoła regularnie, czy się modlimy, czy rozpoczynamy dzień tym, choćby tylko tym znakiem, czy krótką modlitwą w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, aby Trójce Świętego zaprosić do mojego życia i moje życie im powierzyć? Bo przecież każdego dnia tyle ważnych spraw się dzieje. Tyle decyzji podejmujemy, tyle trudnych spraw rozwiązujemy w szkole, w pracy, w miejscu, w rodzinie. Jakby było pięknie, gdybyśmy za każdym razem, każdego dnia umieli to wszystko powierzyć Bogu i prosić Go o szczególne błogosławieństwo, by to, co robimy, przynosiło tylko dobro. A wieczorem choćby tylko podziękować krótkimi swoimi słowami: dziękuję Ci Boże za to, że wiele rzeczy mi się dziś udało. Jeśli coś się nie udało, jutro spróbuję od nowa z Twoją pomocą. Jak byłoby piękne nasze życie, gdyby takie ono było. Dlatego potrzebujemy tego daru pobożności, która pozwoli nam też uklęknąć, aby się pomodlić, która nam pozwoli przeżywać Eucharystię nie jako coś nudnego, ale jako moje osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem, która nam pozwoli przystąpić do sakramentu pojednania i oczyścić się z moich grzechów. To jest właśnie dar pobożności. Dar odwagi, abyśmy właśnie, tak jak wcześniej już wspominałem, z odwagą wyznawali Jezusa Chrystusa w tym dzisiejszym świecie. I kiedy mnie ktoś zapyta, czy ty chodzisz do kościoła, bym odpowiedział z odwagą: chodzę do kościoła, ja się modlę, ja przystępuję do Komunii Świętej, ja kocham Jezusa Chrystusa, ja wierzę, że On jest moim Zbawicielem. Dzisiejsze słowo jest ważne z Ewangelii. Kto się przyzna przede mną, do tego ja przyznam się przed moim Ojcem. Dlatego kto chce iść za mną, niech się zapiera siebie samego. Niech odrzuca swoje słabości, niech bierze krzyż swoich trudności i niech mnie naśladuje. I tak jest ze wszystkimi darami, których Duch Święty chce nam udzielić. A jeszcze w dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszeliśmy z listu świętego apostoła do Galatów, który mówi, że Duch Święty oprócz tych wielkich darów, siedmiu wielkich darów, udziela nam swoich owoców, a tymi owocami jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Jakże bardzo tych owoców potrzebujemy w naszym życiu. Jakże ich bardzo potrzebujemy, by nasze życie było pełne harmonii, by nasze życie było darem dla drugiego człowieka, by nasze życie było w pełni otwarte na Jezusa Chrystusa. I to właśnie dlatego, dopóki nie mamy tej mocy Jezusa Chrystusa w swoim sercu, w swoim życiu, to jest zawsze trudno wyznawać tę wiarę.
Nie mamy sił, nie mamy odwagi, ale dzisiaj prosimy Ducha Świętego, aby stąpił na was i tej mocy wam udzielił. Aby stąpił na was i udzielił wam swoich darów. Aby stąpił na was i udzielił wam swoich owoców. I niech tak będzie, a wasze życie będzie życiem pięknym, a wasze życie stanie się naprawdę wzorem życia chrześcijańskiego. I tego wam życzę dzisiaj z całego serca. Amen. Drodzy kandydaci do wierzchowania, zanim otrzymacie Ducha Świętego, wspomnijcie najpierw na waszą wiarę, którą wyznaliście na Chrzcie Świętym, albo którą wasi rodzice i wszyscy wyznali razem z Kościołem do waszego chrztu. Dzisiaj chcemy ten Duch Święty, tę wiarę pomóc. Dlatego trzeba ją najpierw wyznać. A zatem pytam każdego z was. Czy wyrzekasz się szatana wszystkich dostawnych złożniczych obietnic? Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jedynego, Pana naszego narodzonego z Marii Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiadał po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie wierzchowania, tak jak apostołowie otrzymali go w dzień pięćdziesiątnicy? Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie święty, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzę. Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie z naszą chlubą w Jezusie Chrystusie, Pan naszym. Thank you.
łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przebrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni swoimi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego. Wszystkich tutaj obecnych teraz proszę, aby w ciszy przez chwilę i w milczeniu wzywali Ducha Świętego i upraszali Jego dar dla młodzieży, która przystępuje do sakramentu wierzchowania. Boże Wszechmogący, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś się od grzechu, ześlij na nim Ducha Świętego Pocieszyciela. Daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności. Napełnij duchem Twojej bojaźni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Thank you.
dla Ojca Wszechmogącego. Duch Święty zastąpił na apostołów, co się mamy ich następcę. Papież Franciszek obecny wśród nas na metropolicę Tadeusz oraz wszyscy kapłani pełni Ducha Świętego służyli ludziom i świętym Bożą prawdą. Ciebie prosimy. Duch Święty obdarzał mądrością. Prosimy za rodziców, świadków bierzmowania, nauczycieli i wychowawców, aby ukazywali dzieciom i młodzieży się właściwe drogi życia i własnym przykładem prowadzili młode pokolenie do Chrystusa. Ciebie prosimy. Duch Święty prowadzi ku dojrzałej wierze. Prosimy za młodzież, która została umocniona darami Ducha Świętego w sakramencie wyżłowania, aby ugruntowana w wierze i miłości dawała Chrystusowi świadectwo swoim życiem. Ciebie prosimy. Duch Święty jest źródłem każdego życia. Prosimy za zmarłych z naszych rodzin, aby ożywieni przez Ducha Świętego mogli cieszyć się razem ze świętymi radością wiecznej w Panu niebie. Ciebie prosimy. Duch Święty jest obietnicą daną nam przez Chrystusa. Prosimy za otaczających ołtarz Pana, by Bóg tchnął w nasze serca Ducha Świętego i abyśmy mogli być świadkami Pana Jezusa w współczesnym świecie. Ciebie prosimy. Boże, który przez łaskę Ducha Świętego brałeś dla miłości w serce swoich wiernych spraw, aby wszyscy ludzie kochali Ciebie na to wszystko i z całą miłością pełnili Twoją wolę. Przez Chrystusa Pana naszego. Zbliża się procesja z darami. Oto świeca, symbol światła Chrystusa, który ma rozjaśnić mroki naszego młodzieńczego życia. Oto ornat, szata symbolizująca godność i kapłańskie obowiązki. Ornat jest symbolem ofiary krzyżowej Chrystusa, najniższego i wiecznego kapłana. Dzisiaj ofiarujemy dla naszej chrześcijańskiej parafii ornat z wizerunkiem błogosławionej Anity Salawy, patronki franciszkańskiego zakonu świeckich, jako naszą wdzięczność za posługę chrystusowych kapłanów. Oto kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. Pamiątka przyjętego przez nas sakramentu bierzmowania oraz drogą mądrości na każdy dzień życia. Oto chleb i wino, które przemienione w ciało i krew Chrystusa staną się za chwilę naszą pokarmę, dającym siły doświadczenia o Chrystusie słowem i przykładem życia. Thank you.
powstanie Twojego Syna. Ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas zebrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa będą do Twoich wzrastał w miłości razem z naszym papieżem, Franciszkiem, naszym biskupem, Tadeuszem oraz całym duchowieństwem.
Oto Barany Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego uczta. Panie,
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udzielając dojrzałości świętym, który obsypałeś drogę Twojego ducha i nakarmy wejścia Twojego Syna, aby stale okazywany wobec świata wolność Twojej przybranej dzieci i przez swoją świętą spełniany dorocki urząd Twojego ludu. Przez Chrystusa Pana naszego. Ekscelencjo, czcigodny księże arcybiskupie Tadeuszu, przed chwilą otrzymaliśmy ducha przybrania za Syna. Odrodzeni przez chrzest i umocnieni przez sakrament bierzmowania, stajemy się budowniczymi nowej cywilizacji prawdy i miłości, światłem świata i solą ziemi. Stoją przed nami wielkie zadania. Ufając jednak, przejmujemy je z wdzięcznością i odpowiedzialnością. Apostołowie w dniu Pięćdziesiątnicy nabrali odwagi i wyszli z wieczernika, głosząc światu wielkie dzieła Boże. Za chwilę i my opuścimy nasz wieczernik. Pragniemy bez strachu i z radością świadczyć, że Bóg jest Ojcem i pragnie naszego szczęścia. W imieniu wszystkich, którzy dzisiaj otrzymali sakrament bierzmowania, pragniemy podziękować Tobie, księże arcybiskupie Tadeuszu, za przybycie do naszej parafii, za udzielenie nam sakramentu Ducha Świętego i za wygłoszone słowo, pełne troski o nas i naszą przyszłość. Pragniemy również złożyć podziękowania naszym duszpasterzom, ojcu proboszczowi Ireneuszowi i ojcu Konstantynowi za trud, jaki włożyli, aby nas przygotować do tego sakramentu. Dziękujemy pani organistce z Holy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, wspólnocie parafialnej, naszym rodzicom i świadkom, za duchowe wsparcie, komunię świętą i modlitwę w naszej intencji. Ekscelencjo, dziękuję za ten wielki dar, jaki dziś otrzymaliśmy przez Twoje ręce i prosimy, błogosław nam Ojcze na czekające nas dorosłe, chrześcijańskie życie. Na koniec gorące podziękowania chcemy wyrazić naszym rodzicom i chrzestnym. Kochani mamo i tato, wy najlepiej wiecie, ile niepokojów przeżyliście, ile musieliście poświęcić się, aby wasze dzieci mogły otrzymać dziś sakrament Ducha Świętego. Dzisiaj pragniemy wam szczególnie podziękować za dar życia i trud wychowania. Dziękujemy także, że przed kilkunastoma laty zanieśliście nas do sakramentu Chrztu Świętego. Potem zapisaliście nas na lekcje religii, abyśmy poznawali Pana Boga i Jego miłość. Następnie zaprowadziliście nas do stołu eucharystycznego i przez kolejne lata swoim życiem i modlitwą uczyliście nas prawdziwej wiary. Dziękujemy wam jeszcze raz za wszystko. Darami Ducha Świętego, Duchem Świętym.
jak powiedzieli, stają się świadkami głoszenia Jezusa Chrystusa, świadkami prawdy. Przez chrzest święty i umocnienie darami Ducha Świętego mają stać się budowniczymi nowej cywilizacji prawdy i miłości, i także solą ziemi i światłem dla świata. Cóż, stają przed nimi naprawdę wielkie zadania. Wielkie zadania i ufam, że z Bożą pomocą oraz to, że dziś zostali napełnieni darami Ducha Świętego, będą w stanie tym zadaniom podołać. Budowniczy nowej cywilizacji, prawdy i miłości oraz świadkami Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, aby mężnie wyznawać wiarę, przyznawać się do Jezusa Chrystusa. Ja z całego serca wam życzę. Z całego serca w imieniu swoim i wszystkich, którzy dzisiaj Twoją Ojczego Sługę otrzymali ten sakrament bierzmowania, pragnę podziękować Jego Ekscelencji za przybycie do naszej parafii, tutaj do naszej świątyni, za obecność, za pasterską troskę, za wygłoszone Boże Słowo. Dziękując jeszcze raz wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej dzisiejszej uroczystości, żeby nie powtarzać. Ekscelencjo, jeszcze raz dziękując za ten wielki dar, bardzo prosimy o pasterskie błogosławieństwo na to, aby młodzież wyszła, jak mówiła, z tego naszego męskiego wieczernika i odważnie głosiła wiarę Jezusa Chrystusa, przyznawała się do Jezusa Chrystusa, do prawd wiary, żyła w zgodzie z Bożymi przykazaniami, ale także też doskonale wiesz, że nasza świątynia jest remontowana i od przyszłego tygodnia rozpoczynamy kolejny etap remontu naszego Kościoła i tej świątyni. Także i o to proszę, o to pasterskie błogosławieństwo na ten czas. Kiedy mamy więcej czasu, czym jest nasza wiara, ja poświęcę to kompendium katechizmu, po to, by ono było jedną z tych książek, do której chętnie zaglądamy. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Modlmy się. Boże, źródło pobożności, z którego wypływa cała nasza zdolność do modlitwy, prosimy Cię, pobłogosław te książeczki, aby każdego dnia, kto będzie się nimi posługiwał, Duch Święty wspomagał w modlitwach. Oczyść nasze serca, oświeć rozpal uczucia, abyśmy godnie i pobożnie zanosili modlitwy do Ciebie i zasłużyli na ich wysłuchanie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Pan z wami.